Zmiana koloru źrenicy jest dzisiaj możliwa, niemniej jednak jest to zabieg bardzo niebezpieczny i też może nawet doprowadzić do ślepoty. Co się robi podczas takich zabiegów? Podczas takich zabiegów można wsadzić implant do tak zwanej przedniej komory oka i głównie takie zabiegi są zostawiane dla pacjentów, u których ta źrenica jest uszkodzona lub takiej źrenicy pacjenci nie mają. Jedynie z tego powodu, żeby zmienić kolor oka, odradzam tego stanowczo. Widziałem już dużo pacjentów, znaczy dużo, widziałem pacjentów, którzy mieli zrobiony taki zabieg i często kończy się to takimi chorobami jak jaskra, przedwczesna zaćma, dekompensacja rogówki, czyli to są duże już problemy związane z funkcjonowaniem oka i może to mieć bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o jakość widzenia. Innym sposobem będą w przyszłości prawdopodobnie będzie można robić laserową, nie można powiedzieć korekcję, ale manipulację źrenicy, gdzie usuwany jest barwnik i wtedy źrenica będzie bardzo przeźroczysta i tak samo wygląda to, jak byłaby to źrenica niebieska lub zielona. W tej chwili aktualnie prowadzone są badania kliniczne w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak taki laser jak na razie nie jest dopuszczony do użytku standardowego, użytku na pacjentach, na ludziach.